Młodzieniec zbliżał się szybkim krokiem od strony południowej do roli hajosty w bogdanówce. Jego wprawne ucho już z dala rozpoznawało, że nie wszyscy młócący cepami w stodole, do której się zbliżał, dorównują sobie. Dwóch z nich biło rytmicznie i miarowo, natomiast trzeci, czy to z braku umiejętności, czy z lenistwa, partaczył robotę do tego stopnia, że zderzały się kije bijaków w górze. – Szczęść Boże! – pozdrowił młócących zboże przybysz. – Daj Boże, ale lepszy ten, kto pomoże! – odpowiedział mężczyzna stojący najbliżej wejścia. Wszyscy jednak przerwali pracę i z zaciekawieniem spojrzeli na chłopaka. Był to najstarszy chłopak od kosków z sąsiedniej roli, znany z przedsiębiorczości i odwagi. – A pomogę! <grym> – — Tym bardziej, że cepy się żrą, by się mróz — zażartował chłopak, przymawiając do nierytmicznej pracy. Bez słowa się zgodzili, nie zważając na oczywiste kpiny. Sami już bowiem byli źli na siebie, a roboty kupa. W zespole zastąpił najmłodszego, który za pomocą siedlaczki wziął się do wywiewania plew z ziarna. Robota ruszyła z kopyta. Po kilkunastu minutach z robotników potlał się ciurkiem, chociaż czas nie był po temu. Do niedzieli palmowej brakowało tygodnia, a mróz co noc nawiedzał okoliczne przysiółki. Znojny trud przerwał dopiero zachód słońca. Trójka silnych i wytrwałych mężczyzn usiadła na sąsieku i dopiero wtedy rozwiązały się im języki. Karujecie, karujecie. I co z tego macie? Retorycznie zapytał kosek i ciągnął dalej. Pęcherze na palcach i garb na plecach. Jego towarzysze spojrzeli na niego, na siebie i czekali, co będzie dalej. A ja wam. Powiem, że wiem, co zrobić, aby mieć pieniądze i się nie narobić. Rzekł chłopak tajemniczo. A co, co, co? co dopytywali jeden przez drugiego. Jest takie miejsce w Bogdanówce, w gęstym lesie. Panuje tam wieczny półmrogi, i rosną najlepsze owoce lasu. Jagody. Grzyby i żurawina. Biada jednak temu, kto zapuści się w tamte strony. Znajduje się dopiero po paru dniach, wyczerpany i umorusany błotem z okolicznych bagien. Słuchacze spojrzeli po sobie niepewnie. Znali to miejsce zwane Stawiskiem. Wszyscy wiedzieli, że są tam skarby, których Pilnują złe moce trzeba tam pójść w niedzielę palmową, jak wszyscy będą na sumie w kościele dokończył. Rozmowy i przekonywania trwały długo. Wszyscy rozeszli się do domów już przy blasku księżyca, który odbijał się w zmrożonych kałużach topiącego się pomału śniegu. Na umówione miejsce nad potokiem pod stawiskiem przybyło tylko dwóch śmiałków. Czas uciekał. Nie zastanawiając się długo, ruszyli sami, wszak niedziela palmowa jest tylko jedna w roku, a i do podziału skarbu będzie mniej rąk. Na miejsce dotarli niebawem i ukryli się w świerkowym zagajniku, czekając na rozwój wydarzeń. Nagle nie wiadomo skąd pojawiły się przed nimi dwie postacie. Smagłe na licu, w czarnych kapotach i czerwonych hajdawerach. Na nogach zaś mieli sznurowane buty z żabiej skóry. Nie mieli jednak czasu na dalsze rozważania, bo wydarzenia ruszyły z kopyta. Jeden z nieznajomych pokazał im pełną skrzynię złotych monet, na widok której rozdziawili gęby i oniemieli z posiadania. Gotowi na wszystko. Gramy w karty? Skrzeczącym głosem zapytał właściciel skrzyni ze skarbami. Gramy! Gramy! zapewnili skwapliwie śmiałkowie. Gra rozpoczęła się na dobre. Już po pewnym czasie kosek napełnił złotymi monetami swoją czapkę. Karta szła wyśmienicie, i po chwili w każdej kieszeni brzęczały ciężkie talary. Grał dalej. Ugrał taką kupę złota, że do marynarki nie mógł zmieścić. Ale chciał jeszcze więcej. Tak go pieniądze kusiły. I nagle zaczął przegrywać. Przegrał wszystko. A w duszę! Ostatnia stawka za całe złoto! W ostatnim momencie przyszło opamiętanie. Przerwał grę, bo już wiedział, że gra z diabłami o swoją duszę. Przejrzał również na oczy, i dopiero teraz zauważył koźle rogi w gęstej, czarciej czuprynie. Mrugając do swego towarzysza niedoli, dał znak do ucieczki. Poderwali się i biegli na oślep, na złamanie karku, co sił w nogach. Udało się, uszli z życiem, jednak skarb przepadł. Po paru dniach zebrała się ponownie grupa śmiałków, aby zobaczyć, gdzie rezydują diabły, które przegnały amatorów szybkiego zarobku. Chodzili i błądzili po lesie. Tu, tu, było, tu, prawił jeden. Nie, to na pewno było tu. Spierał się kosek. Nie znaleziono jednak tajemniczego miejsca. Po wielu, wielu latach w Niemczech, gdzie zatopione są skarby pilnowane przez złe moce, powstało boisko sportowe zwane beło. I dopóki wszyscy tam zachowują sportowe reguły w trakcie gry i poza boiskiem, dopóty demony śpią. Ale jeżeli. ale to znamy już z innych piłkarskich aren.